tutaj w uzgodnieniu z radnymi została przygotowana odpowiedź, zarówno jedno pismo wpłynęło na tamtej sekcji z klubu radnych Zielona Gmina, natomiast jedno ze stowarzyszenia Przyjaciół Gminy na Darze. Dlatego też chcielibyśmy się odnieść do tych pism, no i udzielając jednocześnie odpowiedzi. To pismo zresztą przekażemy zaraz na ręce pani kapitan i pani ja. Została tutaj uzgodniona taka odpowiedź i takie stanowisko radnych i również wójta, ponieważ i do takie samo pismo wpłynęło do pana wójta. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie historii naszego wspólnego dobra i wartości, która powinna nas łączyć i scalać, do tworzenia podziałów, dzielenia lokalnej społeczności oraz wzajemnej nagonki. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie historii do celów politycznych. Władze samorządowe gminy Nadarzyn, wójt, radni, osoby współpracujące z samorządem, to jest dyrektorzy jednostek, szkół, przedszkoli, kultywują przekazywanie wartości patriotycznych i czci dla historii naszej ojczyzny. Z wielką uwagą i należytym szacunkiem pochylając się nad wszystkimi przedsięwzięciami w tym zakresie. Od wielu lat prowadzona jest współpraca z Zarządem Głównym Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych RP, z instytucjami państwowymi powołanymi do zadań badawczych, edukacyjnych, archiwalnych, z Instytutem Pamięci Narodowej, czy też Archiwum Akt Nowych. Wśród wspieranych, promowanych i niejednokrotnie współorganizowanych przez władze samorządowe działań propatriotycznych są między innymi odnowienie, codzienna pielęgnacja, dbałość o miejsca pamięci w Nadarzynie, kwatera poległych na nadarzyńskim cmentarzu, miejsca pamięci na nadarzyńskim rynku przy placu Poniatowskiego, konkursy wiedzy historycznej w szkołach na terenie gminy, cykliczny już konkurs dotyczący uchwalenia Konstytucji 3 maja. Historyczne gry terenowe, wspólna organizacja uroczystości państwowych wraz z harcerzami, księżmi, a przede wszystkim dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Nadarzyn. Informowanie mieszkańców o ważnych rocznicach, o obchodach świąt, zapraszanie do wspólnego ich czczenia. Co jest szczególnie ważne i istotne dla lokalnej społeczności, dbałość o zachowanie pamięci miejscowego bohatera żołnierza AK Karola Łonieckiego. W tym między innymi wspólna organizacja pogrzebu, upamiętnienie jego imienia, nazwanie jego imieniem jednej z ulic Kajetana. Pod patronatem Urzędu Gminy wydano pierwsze opracowanie historyczne zebranych od mieszkańców i z archiwów państwowych materiałów. W 2010 roku w Kostowcu posadzono dom pamięci w ramach akcji Katyń ocalić od zapomnienia. Niejednokrotnie działania te spotykały się z publiczną krytyką i negatywnym nastawieniem ze strony członków SPGN. Zarzucając niegodziwość i przekroczenie uprawnień właścicielskich przez wójta gminy i rzekome zamykanie przestrzeni publicznej w swoim piśmie do wójta gminy Nadarzyn formułują państwo oskarżenia, które są bezpodstawne i wielce krzywdzące. Stowarzyszenie postawiło mimo braku zgody i spełnienia wymogów formalnych wystawę na nadarzyńskim rynku. Nikt nie wyciągnął z tego tytułu żadnych konsekwencji. Pan Ryszard Zalewski nie organizował wystawy po raz pierwszy i doskonale wiedział o wymogach, które trzeba spełniać, żeby ją zainstalować. Próba przedstawienia władz samorządowych oraz osób współpracujących z nimi w sposób, który sugeruje brak patriotyzmu, jest obrażaniem i niegodziwością. Wielu członków naszych rodzin, dziadków, najbliższych oddało swoje zdrowie i życie, walcząc o wolną Polskę. Nie można jednak przywłaszczać sobie historii i wykorzystywać jej do dzielenia lokalnej społeczności. Nie zgadzamy się na sztuczne, polityczne dzielenie, nadawanie pretekstu do hejterki, do godzących całe rodziny mieszkańców gminy obraźliwe wpisy, które niejednokrotnie pojawiały się pod artykułami historycznymi umieszczanymi przez członków SPGN na lokalnym portalu. Nigdy nie wyrazi państwo swojego sprzeciwu wobec tego faktu. Nie zgadzamy się na oczernianie działań upamiętniających historię prowadzonych przez harcerzy z nadarzyńskiego szczepu drużyn harcerskich i duchowych Watacha, który jest niejednokrotnie animatorem i organizatorem takich przedsięwzięć. Jesteśmy za upamiętnieniem bohaterów ofiar zbrodni katyńskiej, a także wszystkich tych bohaterskich Polaków, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Uważamy, że poza placem Poniatowskiego w Nadarzynie są również inne miejsca na terenie gminy godne tego, aby usytuować tam dęby pamięci i głazy z imiennymi tabliczkami w ramach akcji Katyń ocalić od zapomnienia.
Z pewnością do takich miejsc należą tereny przy placówkach oświatowych, park, w Mochowie, place przykościelne. W tym wypadku należy uzyskać zgodę właściciela terenu i spełnić wymogi formalne. Podpisał się 11 radnych i pan wójt. Chciałabym przekazać teraz te odpowiedzi. Tylko jeżeli mam to podpisać, to ja nie rozumiem. Tylko, że pani otrzymała odpowiedź. Tak, ale jednoznacznie jakby odpowiedzi, no nie wiem, nie wnioskuję z tego typu. Ze względu na to, że wskazuje, nie wiem, w chwili obecnej państwo wskazujecie teren, który ewentualnie mogłoby być miejscem wskazania tej urzędnicy, tak? Teren oświaty jest zarządzany przez panią dyrektor, tak? Przez gminę, więc pytanie do wójta gminy. Niech wskaże miejsce, gdzie ewentualnie dwie osoby. Ale dlaczego tylko teraz? Przecież pismo nie podało od początku roku. Miejsce, pismo dotyczy tytułu pracy podległości. Żadne inne rozwiązania. Ale były, odbywały się rozmowy, na których to rozmowach można było wskazać ewentualne zamiany miejsca. To panie wójcie. Takie odpowiedzi w tamtym momencie nie padały. Nie podległo się wójt, żeby wskazać miejsce zastępcze. Pytanie były całkowicie inne na spotkanie. Czy panu takiemu należy się tak? To było pytanie za pytanie pana Paleskiego. A jeżeli się nie należy, to znaczy. Nie było pytania, gdzie posadzić kamień dla pana i gdzie, że czy się należy. I oczywiście, że się należy. Natomiast teraz myślę, że na piśmie formułowano wyraźnie swoją myśl. A ja przepraszam jeszcze, może wtrącę się. Zobaczcie tego, jakby się znalazło, tak nie wiem, 100 takich rzeczywiście tam, nie wiem, no, osób zamordowanych w Katyniu. To by miało być 100 kamieni. Pytam się, no jest jedno miejsce, Czy nie można zmienić tablicy i na tym rzeczywiście, nie wiem, zostawić jeszcze ze dwa miejsca takie, gdzie mogę kogoś dołożyć, bo za 5 lat... Zwracaj się, bo ja nie mogę ci odpowiedzieć. Po sesji chętnie, jeśli państwo zechcą, uzyskać jakieś informacje od stowarzyszenia, ode mnie jako koordynatora. Bardzo proszę. No, w porządku, no bo ja mówię, no przecież nie można na tym miejscu, które jest, po prostu tam, nie wiem, no, zmienić tablicę. Czy ja mogę przerwać tę dyskusję? Jeżeli radni chcą zadać jakieś pytanie, czy są tysi, bardzo proszę, jest punkt interpelacji na pytanie Iwony Wioski. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Tego, co pani przewodnicząca czytała, w związku z pojawiającymi się spisami członków SPGM pod artykułami umieszczonymi na medarzu CV. Można mi powiedzieć, w jaki sposób to interpretujecie państwo, że to akurat nie członkowie wpisują te spisy, a nie mieszkańcy? Ale to nie jest napisane, że członkowie SPGM, tylko pod artykułem. To nie jest napisane, że członkowie SPGN pod artykułem SPGN. Pod artykułem, jeżeli artykuł był umieszczony i po prostu spisy. Że pod tym artykułem są spisy dotyczące tego, co jest dużo. Nie.